Program Kijek w Kosmosie i Ruszamy na Orbitę. W tym odcinku pomówimy o planetach odległych od Ziemi i o szukaniu życia. A naszym gościem w tym temacie będzie pan Mateusz Wielgosz, popularyzator nauki, ale także autor bloga o nazwie Szo Węglowy Szowinista i autor książki Niebo Pełne Planet. W tym odcinku także pomówimy o prywatnym lądowaniu na Księżycu. A na sam koniec opowiemy Państwu o przerażającej historii z orbity z lat 80. historii, która dalej ma wpływ na loty kosmiczne. Silniki tego odcinka już się grzeją, więc startujemy. Zanim jednak przejdziemy do głównych tematów tego odcinka, czas na serwis informacyjny, kosmiczny serwis informacyjny. Mamy nowy rekord czasu spędzonego w kosmosie. Rosyjski kosmonauta Oleg Kononienko na orbicie spędził już ponad 890 dni i jego licznik wciąż bije. Swój wynik Kononienko osiągnął w trakcie pięciu misji na orbicie. W tej chwili znajduje się na piątej misji, 423 km ponad powierzchnią Ziemi. Kosmonauta poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną we wrześniu ubiegłego roku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to po rocznym pobycie na ISS Kononienko będzie miał na swoim koncie 1110 dni w kosmosie. Będzie więc również pierwszym człowiekiem, który przekroczył barierę tysiąca dni spędzonych w przestrzeni kosmicznej. Poprzedni rekord należał również do Rosjanina, Genadija Padałki. Spędził on w kosmosie 878 dni. W Bokacika znowu tłoczno. Firma SpaceX przygotowuje się do kolejnego startu swojego flagowego projektu, rakiety Starship. Elon Musk napisał, że trzeciego już lotu możemy spodziewać się na początku marca. W sieci pojawiły się już nagrania i zdjęcia Starshipa na stanowisku startowym. Aby można było przeprowadzić próbny lot, najpierw SpaceX musi wykonać testy statyczne, rakiety i co najważniejsze uzyskać zgodę na start od Federalnej Agencji Lotnictwa. Starship do tej pory odbył dwa testy. W kwietniu oraz w listopadzie. Żaden z nich nie zakończył się pełnym sukcesem, jak podkreślają inżynierowie SpaceX. Nie o pełny lot tutaj chodziło, a o sprawdzenie poszczególnych elementów i etapów lotu. Starship jest najpotężniejszą rakietą, jaką kiedykolwiek zbudowała ludzkość. Cała konstrukcja ma 120 metrów, a ciąg zapewniają jej aż 33 silniki rakietowe Raptor. Testom uważnie przygląda się NASA, bo to właśnie rakieta SpaceX ma umożliwić ludziom, Ponowne lądowanie na Księżycu w ramach misji Artemis. Amerykanie ponownie próbują wylądować na Księżycu, tylko tym razem niezałogowo, a przy pomocy lądownika prywatnej firmy Nova Sea. Misja wystartowała. I o co dokładnie chodzi w tej ekspedycji, o tym już teraz Państwu opowiemy. Po 50 latach Stany Zjednoczone wracają na Księżyc, na razie niezałogowo. Ale przy pomocy lądownika. Nowa Sea. Taką się proszę Państwa prezentuje. Inna nazwa to Odyseusz. Pierwszy lądownik od czasów programu Apollo. Ostatnie lądowanie na srebrnym globie to 1972. Drugi rok mamy 2024. Amerykanie chcą. Ponownie wylądować na tym ciele niebieskim, żeby go właśnie zbadać. Ten lądownik ma osiąść na południowym e, biegunie księżyca, tam na przykład, gdzie wylądował indyjski lądownik i gdzie w przyszłości mają wylądować amerykańscy e, astronauci. Jest to prywatny lądownik i przewozi on 10 urządzeń, e, czy to NASA, właśnie rządowe urządzenia, ale także e, prywatnych kosmicznych przedsiębiorstw. I te urządzenia mają e, między innymi przeprowadzać radiowe pomiary środowiska. Księżycowego. Ale co ciekawe, w tej historii ten lądownik zabiera ze za sobą tak zwane Eagle Cam, czyli specjalną kamerę, która w trakcie lądowania zostanie wyrzucona. No, i pierwszy raz w historii zobaczymy lądowanie na innym ciele niebieskim z zewnątrz, z boku, nie z pokładu, właśnie lądownika. Tylko z boku będziemy patrzeć, jak to będzie, jak będzie wyglądała cała ta operacja na srebrnym globie, 50 lat od programu Apollo, ale cała ta ekspedycja jest ważna także z innego powodu. Być może będziemy świadkami pierwszego prywatnego lądowania na tym ciele niebieskim, bo Amerykanie, Amerykanie stawiają na komercjalizację księżyca. Cały program Commercial Lunar Payload Services, zainicjowany przez Stany Zjednoczone. Zachęca prywatne firmy, aby razem z NASA odkrywały księżyc i razem z NASA podbijały to ciało niebieskie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy byliśmy świadkami pięciu misji księżycowych różnych państw, no właśnie, czy to Stanów Zjednoczonych, czy Japonii, czy Rosji, i tylko dwie ekspedycje zakończyły się udanym lądowaniem. Indyjski lądownik Chandrayaan 3, ale także japoński Slim. To niedawno. Niedawno także byliśmy świadkami próby lądowania amerykańskiego lądownika Peregrine. Niestety, urządzenie trzeba było zawrócić i ono spłynęło w atmosferze ziemskiej. Cała misja nowa C i cały ten program komercjalizacji ma przybliżyć Stany Zjednoczone do ponownego lądowania na Księżycu. A, a to ma nastąpić w 2020 Siódmym roku. Niebo pełne planet. To tytuł książki pana Mateusza Wielgosza, który jest gościem programu Kiek w kosmosie popularyzator nauki, dziennikarz, autor bloga Węglowy Szowinista. Dzięki za zaproszenie. Dzień dobry. To dlaczego w ogóle węglowy szowinista? Zacznijmy od tego, żeby rozwiązać tę zagadkę, bo na pewno gdy ktoś usłyszy węglowy szowinista, autor książki Niebo pełne planet, to zada sobie pytanie, o co tutaj chodzi? To no, trochę o to chodziło, żeby wywołać zainteresowanie. Tak naprawdę termin węglowy szowinizm jest terminem czysto astronomicznym, co może niektórych zaskoczyć. Najprościej mówiąc, jest to yy, przekonanie, że jeśli gdzieś tam w kosmosie życie istnieje poza Ziemią, to prawdopodobnie, nie na pewno, jest też oparte o związki węgla. No i jest to też termin, który ukuł Carl Sagan, który jest mi bardzo bliski, jako no, chyba najlepszy popularyzator nauki jakiego znamy. A to życie znajdziemy na planetach poza ziemskich poza układem słonecznym, być może, e, o których właśnie to piszesz e, w tej publikacji w, w książce Niebo Pełne Planet, to może od samego początku. Czym są egzoplanety? Jakbyś mógł nam wyjaśnić. E, egzoplanety to są wszystkie planety, które nie krążą wokół Słońca. Czyli planety, które odkrywamy stosunkowo od niedawna. Oczywiście to jest pewne uproszczenie, bo już w latach 90. Polak, profesor Wolszczan, jako pierwszy odkrył planetę poza układem słonecznym krążającą pulsar, ale to były takie dopiero pierwsze kroki. Natomiast y, to dopiero w roku 2009 albo po roku 2009, kiedy NASA wystrzeliła dedykowany teleskop y, Keplera, tych planet zaczęliśmy odkrywać bardzo, bardzo duże ilości. I no, co mogę powiedzieć? Jest to w miarę nowy obszar w astronomii, dlatego wzbudził moje zainteresowanie. Jest, jako, że jest młody, jest mało książek na ten temat, więc stwierdziłem, że podzielę się swoją fascynacją tym tematem i, i długo pisałem o nich na blogu, aż wreszcie powstała książka. Co więcej, powiedziałbym, że jest to bardzo interesujący temat, bo może doprowadzić nas właśnie. Do odkrycia życia pozaziemskiego. To na pewno za chwilę o tym pomówimy. A dlaczego tak długo czekaliśmy na potwierdzenie faktu, że gdzieś tam, daleko od nas, na pewno są planety? Włoski fizyk Giordano Bruno w XVI wieku już pisał, że na niebie jest pełno gwiazd i na pewno wokół tych gwiazd krążą planety, ale nie było potwierdzenia. Dlaczego czekaliśmy aż do lat 90. ubiegłego wieku? Jest to nieprawdopodobnie trudne. Jeśli przyjęlibyśmy, że Słońce jest w wielkości pomarańczy, to planeta taka jak Ziemia jest w wielkości ziarenka Maku. Co więcej, no, gwiazdy, Słońce i inne gwiazdy są bardzo, bardzo jasne miliony razy jaśniejsze niż planety, które zaledwie odbijają ułamek tego światła. Dlatego wypatrzenie planety Jest bardzo trudne i tak naprawdę większość planet, które do tej pory odkryliśmy, odkrywamy pośrednio, czyli obserwując gwiazdy i zauważając pewne dziwne rzeczy, które się z nimi dzieją. Czy chcemy wejść w szczegóły? Oczywiście, bo to jest Jasne. na pewno e, widzowie tego programu nieraz słyszeli o tranzycji. E, to jakie są sposoby na obserwację egzoplanet? Jakie wykrywamy? Sposobów jest dość dużo, ale tak naprawdę kluczowe są, powiedziałbym, dwa na ten moment. Mamy nadzieję, że niedługo na znaczeniu przybierze bezpośrednia obserwacja i na pewno o tym jeszcze możemy parę słów zamienić, ale podstawowe dwie metody to tranzyt i przesunięcia dopplerowskie. Tranzyt ma miejsce wtedy, kiedy przez tarczę gwiazdy przechodzi planeta, czyli Następuje coś w rodzaju mikro, mikro zaćmienia. Nie takiego jak kiedy księżyc przechodzi nam przed oczami i zasłania y, słońce, tylko kiedy ten, drob, ta drobinka maku przechodzi przez gwiazdę. I y, żeby rozszerzyć tą odpowiedź na temat, dlaczego tak długo to zajęło. Dlatego, że zaobserwowanie w ten sposób egzoplanety y, można porównać z tym, gdybyś, jakbyśmy obserwowali y, ćmę, która przechodzi y, przelatuje przed latarnią morską. Tylko obserwujemy tą latarnię z nie wiem w Nowym Jorku, a siedzimy w Londynie. To są mniej więcej tego rzędu y, y, wielkości, więc y, nasza aparatura musi być nieprawdopodobnie czuła. No i musimy też umieć obrabiać te dane w dobry sposób, no bo Gwiazda nie jest niestety latarnią morską gwiazda ma swoje rozbłyski, ma plamy słoneczne itd., więc ten sygnał jest, mówimy o tym, zaszumiony bardzo i trzeba umieć wyłowić ten tranzyt z szumu więc to jest ta pierwsza, najpopularniejsza metoda i właśnie ten teleskop Keplera, który w zasadzie otworzył przed nami niebo pełne planet. Był teleskopem dedykowanym tylko i wyłącznie do tego, żeby obserwować około 100 tysięcy gwiazd i bardzo dokładnie mierzyć ich jasność. Ale kiedy on wykrywa planetę, to mówimy tylko, że to jest kandydatka. I tu wchodzi w, do gry druga metoda wykrywania czyli przesunięcia dopplerowskie. I znowu, jakby mechanizm fizyką był znany od dawna czyli wiemy, że y, tak naprawdę. No, Słońce, Ziemia krąży wokół Słońca, ale tak naprawdę Słońce troszeczkę też krąży wokół Ziemi. Księżyc krąży wokół Ziemi, ale tak naprawdę Ziemia też troszeczkę krąży wokół Księżyca, bo ma jakąś tam masę. I metoda Dopplerowska polega na badaniu tego, jak na pozycję gwiazdy wpływa ta minimalna mikroskopijna w stosunku do gwiazdy masa planety. A działa ona w ten sposób, że ta gwiazda też wykonuje taki malutki okrężny ruch. On jest bardzo mały, ale wystarczający, żeby zauważyć ten efekt przesunięcia ku czerwieni czy ku niebieskiemu kolorowi. I teraz, jeśli zaobserwujemy gwiazdy i zobaczymy, że czasem przygasa troszeczkę, i zauważymy, że ona czasami się staje troszeczkę bardziej czerwona, troszeczkę bardziej niebieska, to jeśli te, te dwa efekty dobrze się ze sobą zgrywają, to znaczy, że tam jest planeta. My jej nie widzimy, ale możemy z, dużą, z dużym przekonaniem powiedzieć, że tam jest. Na podstawie tego, o ile ciemniejsze robi się gwiazda, możemy powiedzieć, jakiej wielkości jest ta planeta i kilka innych rzeczy. To, jak już sam mówiłeś, jest niezwykle trudne, żeby znaleźć planetę w, w jakimś innym układzie, ale do tej pory udało nam się odkryć ponad 5000 e, planet. Tak. Ale na pewno jest ich więcej, są miliardy w tak. naszej galaktyce. Czyli przy pomocy tej tranzycji, tego tranzytu, nie odkrywamy wszystkich. Nie. To nie jest możliwe. Nie, odkrywamy ułamek, bo w przypadku takiej planety jak Ziemia, wokół takiej gwiazdy jak Słońce, szansa na wykrycie bo to jest tylko jakby czysta statystyka. Czy akurat trafi się nam taki układ, że akurat jest, znajdujemy się czasami, nasz teleskop, Planeta i gwiazda na jednej linii. I ta szansa jest mniejsza niż 1%. W związku z czym, jeśli obserwujemy, wyobraźmy sobie, że mamy 300 gwiazd i wokół każdej krąży planeta taka jak Ziemia, to wykryjemy tylko jedną. No ale naukowcy są świetnymi matematykami, dobrze znają swoje metody, wiedzą, jak bardzo zawodne są ich metody, w związku z czym tutaj w ruch idzie statystyka. I astronomowie wyliczają, ok, skoro przegapiamy tak dużo planet, to w takim razie możemy wyskalować sobie, ile tych planet naprawdę jest. I wnioski są niesamowite, bo wnioski są takie, że planet w kosmosie jest prawdopodobnie co najmniej tyle co gwiazd, a prawdopodobnie więcej. I to nie jest tak, że planety poza Układem Słonecznym istnieją, jest ich wręcz bardzo dużo, są normą. Czyli mhm. częściej. W tym momencie można powiedzieć, że jeśli jakaś gwiazda nie ma planet, to będzie to bardziej zaskakujące niż gdyby miała planety. Ta NASA wylicza, że wśród y, wszystkich egzoplanet 4% to planety skaliste, być może podobne y, do Ziemi, czyli jeszcze trudniej jest znaleźć drugą Ziemię. No Można powiedzieć, że tak, tylko że jeśli jest ich 4%, bo tam chyba w ogóle skalistych jest 20, to 4 to są wręcz te skaliste, które są podobne mhm. do Ziemi to jeśli sobie pomyślimy, że w samej drodze mlecznej mamy kilkaset miliardów yy, gwiazd, to szybko możemy dojść do wniosku, że możemy mieć, każdy z nas może dostać jedną planetę i jeszcze zostanie. Więc to z jednej strony jest trudne, z jednej strony wydaje się, że jest ich jakby stosunkowo niewiele tych takich, które by nam wydawały się być ok, yy, ale przez samą jakby bezkre wielkość kosmosu i tak ich jest bardzo dużo. To znaleźliśmy jakąś kandydatkę na to, żeby wysłać tam zi e, mieszkańców Ziemi? Sporo. Tutaj mógłbym sobie pozwolić na żartobliwe uwagi, kogo bym i gdzie wysłał, e, ale jeśli idzie o takie, na których ktoś mógłby się zadomowić, to byłbym ostrożny. To jest bardzo chwytliwe mówienie o kandydatce na bliźniaczkę Ziemi. Natomiast na ten moment są planety, które są obiecujące, ale tylko dlatego, że planeta ma podobną masę, jest na podobnej orbicie albo przynajmniej dostaje podobnej ilości energii od swojej gwiazdy, co Ziemia, to jeszcze nie przesądza wszystkiego. Tych czynników jest bardzo dużo i o niektórych może nawet nie zdajemy sobie sprawy, że jest jakiś czynnik, który dla nas na Ziemi wydaje się oczywisty, ale gdzieś indziej zupełnie by nam załatwił sprawę. Chociażby, no, gdybyśmy z daleka obserwowali Wenus i Marsa, można by sądzić, że to są planety podobne do Ziemi, ale dopiero po bliższym przyjrzeniu się okazałoby się, że na jednej jest za gorąco, na drugiej nie ma atmosfery. No, ale na Wenus, w chmurach, być może jakieś tam życie istnieje, o czym mówią naukowcy. Wspomniałeś, że jest jeszcze jeden sposób, być może będzie jeden sposób na szukanie tych egzoplanet? Bezpośrednie spojrzenie na nie? W jaki tak, sposób? Tak, znaczy metod, od razu mówię, jest sporo, tylko większość z nich jest bardzo, że tak powiem, specyficzna i nie daje nam aż takich wyników. Natomiast rzeczywiście już stawiamy pierwsze kroki w tym, żeby, i mamy już szereg odkryć bezpośrednich. Na ten moment tyczy się to wielkich gazowych planet, które są daleko od swojej gwiazdy. I wtedy jest kilka metod, znaczy powiedziałbym dwie głównie, które możemy stosować do odsiewania tego oślepiającego światła planety, nie, przepraszam, gwiazdy, czyli jest to albo matematyczne, z sprytnymi sztuczkami matematycznymi odsiewa się z blasku gwiazdy samą tą planetę, tylko najlepiej, jeśli jest właśnie duża i bardzo daleko, albo jak jest na przykład młodą planetą, która jest jeszcze bardzo gorąca, to wtedy można ją zaobserwować. Albo w niektórych teleskopach są już tak zwane koronografy. To są takie sprytne układy optyczne, które przepuszczają światło gwiazdy, ale raczej rzutują je na taką małą zaślepkę, w związku z czym światło gwiazdy jest odsiane, a to marniutkie światło planety przechodzi tak jakby bokiem przez soczewkę i możemy je zaobserwować. I takie urządzenie ma między innymi teleskop Jamesa Weba, ale to znowu na ten moment jest jeszcze metoda dla y, dużych planet. To, co mi się marzy i to, co już jest w takim bardzo wczesnym etapie, więc nie wiem, czy, czy, czy chociażby nawet za 10 lat się doczekamy, ale y, piszę o tym w książce i to zdecydowanie bardzo mnie ekscytuje, jest możliwość wysyłania specjalnych okulterów bądź tak zwanych starszejdów w kosmos. To są ogromne konstrukcje, bo one miałyby po 30-40 metrów kształt przypominający troszeczkę yy, kwiat słonecznika, które trzeba by z nieprawdopodobną znowu precyzją ustawić względem teleskopu, czyli yy, teleskop w kosmosie byłby umieszczony dziesiątki tysięcy kilometrów od tego okultera, który musiałby być z, umieszczony z precyzją tam rzędu centymetrów. I wtedy, jeśli odpowiednio go umieścić, to odsiałby, zaślepiłby to światło gwiazdy dla teleskopu tak dokładnie, że planetę taką jak Ziemia moglibyśmy obserwować jako taką niewyraźną plamkę. To się może wydawać, że to jest niewiele, ale dla astronomów to byłoby ogromny przeskok. To mniej więcej tak jak między tymi pojedynczymi planetami Wolszczana, a tysiącami, które nam pokazał Kepler. Taki okulter pozwoliłby nam. Naprawdę zaobserwować, na przykład odpowiedniczkę Ziemi, gdybyśmy ją obserwowali, no to moglibyśmy powiedzieć, czy tam są oceany, czy tam są chmury, czy tam są kontynenty. To by pozwoliło nam też zaobserwować, na przykład, światła na nocnej stronie takiej planety czyli, miasta. Tam były, czyli miasta. To na koniec. Yy, mm, od tej, do tej pory odkryliśmy wiele egzoplanet, różne, tak. dziwne. Jaki dla Ciebie najdziwniejszy obiekt, jaki do tej pory zaobserwowaliśmy? Ech, chyba najdziwniejsze są te gorące jowisze. Bo niektóre są rozgrzane do tysięcy stopni, a mimo to skład atmosfery sprawia, że są bardzo ciemne. I tak jakby od, od wewnątrz są roz, rozświetlane przez tam być może morza lafy lub rozgrzanego gazu. I jako że są, y, znajdują się bardzo blisko swoich gwiazd, więc y, y, jakby dzienna i nocna strona planety są inaczej przyciągane, bo ta dzienna jest bliżej gwiazdy, potrafi dojść do takiej sytuacji, że planeta ma wręcz kształt jajka, hmm. że nie jest sferyczna, mimo że jest to tak ogromny obiekt, że no, w, intuicyjnie sądzimy, że wszystko w kosmosie powyżej pewnej masy przyjmuje kształt kuli, y, no bądź spłaszczonej kuli, tak, tutaj być może wielkie kosmiczne jajka gdzieś tam krążą wokół planet, i to chyba jest jedna z takich najbardziej egzotycznych, najdziwniejszych rzeczy, jakie przychodzą mi do głowy. Niebo pełne planet, nawet tych wyglądających jak jajko. I o tym wszystkim opowiedział nam pan Mateusz Wielgosz, popularyzator nauki, dziennikarz, ale także węglowy szowinista, o czym opowiedział na początku tej rozmowy. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo. Ale to nie koniec programu Kieki w Kosmosie, bo już teraz pomówimy o bardzo przerażającej historii z orbity. Jeśli nie pozwolicie mi naprawić mojego instrumentu, to nie wracam. Właśnie na planetę Ziemia. Te słowa w 1985 roku usłyszeli kontrolerzy lotów kosmicznych w Houston. Byli przerażeni, i te słowa wypowiedział amerykański astronauta, którego mogą Państwo tutaj zobaczyć. Taylor Wang, jakie były reperkusje całego tego e, zdarzenia? Jak zareagowała Amerykańska Agencja e, Kosmiczna? Jak zareagowali astronauci, którzy byli wtedy w kosmosie? To już teraz Państwu o tym opowiemy, ale musimy trochę cofnąć się w czasie, aby zrozumieć, o co dokładnie chodzi w całej tej opowieści. Zaczynamy od 1981 roku. Roku. Wtedy to Amerykanie ruszają z nowym programem kosmicznym. Wahadłowce kosmiczne latają na orbitę i zabierają ludzi. Jest 1981 rok. To pierwsza misja tego nowego programu kosmicznego po Apollo, po Skylabie. No i Amerykanie zadają sobie pytanie, czy chcemy, żeby kosmos był podbijany jedynie przez zawodowych astronautów, czy jednak może czas trochę uchylić te drzwi dla ludzi, no może, którzy nie kwalifikują się do tego, aby spełnić te rygorystyczne warunki, jakie e, postawiła e, NASA. No i właśnie, dlatego też e, Amerykanie tworzą mm, specjalne Miejsce, specjalne jednostki, specjalny zawód, powiedzmy w NASA, specjalistów do spraw ładunku. mielibyś to ludzie, byli to ludzie, którzy właśnie nie przechodzili tak rygorystycznych szkoleń, ich adaptacja do lotów w kosmos trwała krócej, nie musieli spełnić tylu wymagań, i dzięki temu wiele państw wysłało swoich obywateli w kosmos. Pierwszy raz, między innymi Arabia Saudyjska, tutaj państwo mogą zobaczyć, Obywatela tego kraju, który poleciał w kosmos, co ciekawe, był to syn niejakiego króla Salmana, który właśnie dotarł na orbitę. W latach 80. XX wieku Amerykanie mieli także pomysł, aby wysłać na przykład reporterów, żeby właśnie pokazać Amerykanom o co dokładnie chodzi w tej eksploracji kosmosu. Mieli także pomysł, aby wysyłać nauczycieli. Jednak po katastrofie Challengera w 1986 te plany porzucono. Jednak większości specjaliści do spraw ładunku, byli to naukowcy, którzy mieli za zadanie wykonywać bardzo skomplikowane eksperymenty. Tam na górze w specjalnym laboratorium o nazwie Space Lab. Laboratoria, które latały właśnie z wahadłowcami. Laboratoria, które w powstały we współpracy z Europejską Agencją e, Kosmiczną. No i właśnie w takim laboratorium m, swoje eksperymenty mieli przeprowadzić członkowie misji STS-51B i teraz o niej pomówimy. 29 kwietnia 1985 roku startuje wahadłowiec Challenger na pokładzie siedmiu astronautów. Wśród załogi pierwszy Amerykanin z chińskimi korzeniami, niejaki właśnie Taylor Wang, od którego zaczęliśmy te. E, historię, tutaj państwo mogą go e, zobaczyć. E, Taylor Wang przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych w latach 60. ubiegłego wieku uzyskał obywatelstwo amerykańskie, był pracownikiem laboratorium napędu odrzutowego e, NASA, no i właśnie dostał się do m, NASA jako specjalista do spraw ładunku w 82- -m. został przeszkolony do lotu na orbitę i dotarł tam. W 80. Piątym. Jego zadanie było następujące. Miał przeprowadzić eksperyment o nazwie Drop Dynamics Module. Miał badać, jak kropelki różnych cie cieczy zachowują się w stanie nieważkości. Drugiego dnia misji Taylor Wang miał przeprowadzić ten eksperyment, jednak instrument, nad którym pracował wiele lat, nie działał. Zgłosił się do Houston, poprosił o czas, żeby naprawić to urządzenie. Centrum się nie zgodziło, ponieważ czas astronautów jest wart fortuna. Oni mają wiele zadań do wykonania. Niestety nie otrzymał zgody, żeby naprawić swój instrument, no i wtedy wypowiedział to zdanie, od którego zaczęliśmy. Tę opowieść. Jeśli mi nie pozwolicie naprawić tego instrumentu, to nie wracam na Ziemię. Mogą Państwo pomyśleć, oczywiście to był jakiś żart, jakaś zagrywka, ale okazuje się, co do czego doszli dziennikarze portalu Ars Technica, była to bardzo poważna sytuacja w kosmosie. Okazuje się, że kontrolerzy w Houston byli przerażeni. Tak samo astronauci, którzy byli z Taylorem Wangiem w kosmosie. Dlatego dowódca podjął decyzję, aby, uwaga, zakleić drzwi wahadłowca taśmą, nie dlatego, że się bał, że Taylor Wank nagle otworzy je, tylko właśnie po to, żeby, gdybym na chciał ruszyć w ich kierunku, żeby mieć czas, aby go Odciągnąć. E, dziennikarze Ars Technica podają różne relacje następnych misji kosmicznych, dowódców następnych misji, misji kosmicznych, którzy potwierdzają te e, relacje. E, tu y, na przykład jest y, Opowieść Henry'ego Hartzfielda, jednego z dowódców misji STS-61A, późniejszej misji, który mówi, że na początku lataliśmy ze specjalistami do spraw ładunku, ale okazało się, że jeden z nich miał obsesję na temat otwarcia włazu. Z kolei inny mówi, że w następnych misjach dowódcy zabierali ze sobą, uwaga, kłódki, aby zamykać właśnie drzwi, bo astronauci bali się, że. Ci niedoświadczeni specjaliści do spraw ładunku mogą wyrządzić jakąś krzywdę tam na górze, po prostu otworzyć ten włas i zabić całą załogę. Podobno w lat 1999 roku była podobna e, sytuacja. Od tamtej pory dowódcy misji w NASA latają właśnie z takimi kłódkami, na wypadek gdyby ktoś chciał wyrządzić krzywdę całej załodze. Do tej pory w kosmos poleciało 680 osób. Dowódcy misji Crew Dragon, na przykład, czyli statków, które dalej zabierają ludzi w kosmos, od firmy SpaceX, także mają tak, takie kutki. I to stawia pytanie, czy warto otworzyć kosmos na całej ludzkości, poluzować te e, warunki, jakie stawia Amerykańska Agencja Kosmiczna, a także inne agencje e, kosmiczne. E, przybywa e, szans na to, aby polecieć w kosmos? Z tym pytaniem pozostawiam e, Państwa. Bo to już tyle w tym odcinku programu Kieh w kosmosie. Na następny zapraszam za tydzień, a na koniec mamy dla Państwa historyczne nagranie 40 lat temu. Jeden z amerykańskich astronautów pierwszy raz oddalił się od pojazdu kosmicznego bez przypięcia i odbył w taki sposób spacer na orbicie.